Tytuł kursu – Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł – Podstawy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Temat – Materiały źródłowe analizy ekonomicznej. Cześć, tato. Cześć, synu. Co tam w szkole? Okej, a jak tam w pracy? W porządku. A co ty tak długo lekcje odrabiasz? Czegoś nie rozumiesz? Wiesz co, tato? Muszę przygotować opracowanie tematu materiały źródłowe analizy ekonomicznej. Zaraz ci pomogę. Posłuchaj. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej można podzielić na materiały wewnętrzne i zewnętrzne. A czym się one różnią? Materiały wewnętrzne dotyczą przedsiębiorstwa, a materiały zewnętrzne informują o otoczeniu przedsiębiorstwa. Materiały wewnętrzne są głównym źródłem danych o przedsiębiorstwie. Mogą one mieć charakter ewidencyjny i pozaewidencyjny. Materiały ewidencyjne dotyczą dokumentacji związanej z działalnością przedsiębiorstwa. Czyli jak pewnie wiesz, są to różne sprawozdania, systemy księgowe, spisy inwentarzowe, dokumentacje techniczne i produkcyjne. No tak, a te pozaewidencyjne? Pozaewidencyjne pełnią funkcję pomocniczą. Ich brak w firmie może utrudniać, a nawet uniemożliwiać właściwe prowadzenie badań analitycznych. Mam tutaj na myśli kosztorysy, plany długo- i krótkoterminowe, wyniki dotyczące analiz i protokoły z zebrań i posiedzeń firmowych, a także wszelkie informacje, które pomagają funkcjonować w przedsiębiorstwu. Najlepszym źródłem informacji wewnętrznej w firmie jest raport roczny. Według mnie jest to świetna wizytówka przedsiębiorstwa. A mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym raporcie? Jest to materiał przygotowany przez zarządzających dla potencjalnych i obecnych inwestorów. Zawiera m.in. opis i analizę działalności przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe i raport biegłego rewidenta, czyli audytora. Dzięki, tato. Na ciebie zawsze można liczyć. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.